Już? Już. Tak. Wszyscy tak. gotowi? Tak. leć Schować się te do spodni i jedziemy. Witam wszystkich. Tomograf, odcinek 36. Powracamy niczym śmiertelna choroba. A będziecie słuchać między innymi Karnasia. Witajcie. Oraz Randala. No cześć, cześć, witam wszystkich a ja będę narzekał jak zwykle, bo przecież mi się nigdy nic nie podoba. Okej, okay, no to od czego zaczynamy? Chyba od naj najstarzej wyglądającej produkcji może, co? Jeszcze z czasów Amigi. No w zasadzie to ta gra miała się pojawić na Amidze. Ogólnie rzecz biorąc, historyka jest taka, że kilku chłopaków chciało zrobić gierkę, prawie im się to udało, potem się pokłócili i, no cóż, gra się nigdy na nic nie okazała, a teraz po latach, szczególnie przy tej całej fali na retro, wspominki, retro gry i retro grafikę na każdym kroku, okazało się, że można to w miarę łatwo i przyjemnie przekonwertować, dzięki czemu dostaliśmy 1993 Space Machine, który jest czym? Szlaninką, zwykłą szlaninką, taką jak w klasykach, czyli Project X, R-Type i tym podobne, z kilkoma pomysłami ciekawymi. Ty tam Randall trochę grałeś, ja tam skończyłem, więc jak twoja opinia, tak względem? Możeś pamiętam narzekał? Znaczy, i trzeba ja narzekałem? Nie, nie narzekałem, mi się bardzo podobała, bo oprawa graficzna jest taka, wiesz, żywcem wyciągnięta z czasów amigi, tak? Zresztą jak sam tytuł wskazuje, to jest 1993, tak? Podróż do tego do tego czasu, mniej więcej, jeżeli chodzi o o to, co wtedy komputery pod yy, kątem graficznym prezentowały, tak? I tutaj mamy taką no, żywcem praktycznie wyciągniętą z tego okresu gierkę, taki szyte map. No i cóż, cóż żeby powiedzieć, no ja nigdy nie byłem dobry w tego typu gry. Pamiętam, że za czasów Komodorka to masa tego typu rzeczy wychodziła. Nigdy w to tak duże nie pograłem, wiadomo, tam troszeczkę się, jak to było wtedy, no wiadomo, na, na kasatach z zestawami gier, to, to się tak wgrywało, pograło trochę i się szukało czegoś innego, czegoś lepszego, nie? Ale powiem, że teraz po latach, kiedy się to odpala, czy coś w tym stylu, no to fajnie jest sobie postrzegać, mimo tego, że przyznam szczerze, że z mojego punktu widzenia, nie wiem jak to ty widzisz, bo ty taki bardziej skillowy gracz jesteś, bo ja taki jestem, jak to już wielokrotnie mówiłem, niedzielny gracz, tak? Wydaje mi się, że jest dość prosta ta gra generalnie. Pominął się tam takie aspekty typu, no... Bullet Storm na ekranie, tak, i tak dalej, czy tam bullet Hell. To jednak no, mi wszystko wydaje, wydaje mi się, że te wzory zachowań tych przeciwników, tych wszystkich tam kosmitów pojawiających się, tak, bossów, są dość, dość łatwe do przewidzenia. Potem dochodzą do tego różne różne y, upgrade, y, które można do tego swojego y, za zaimplementować, więc one już w znacznym stopniu ułatwiają rozgrywkę, więc wydaje mi się, że to jest taki bardzo fajny, z mojego punktu widzenia nostalgiczny powrót niekoniecznie dla osób, które ceniły sobie jakieś tam po, wysoki poziom trudności w tego typu te ale tu trzeba dodać od razu, że gra też oferuje ten tryb hardcore, tak, który generalnie jest trudniejszy Tak życia tak, i, i Giniesz, tak jak to kiedyś było więc wydaje mi się, że to jest taka, taki, taki pomost pomiędzy taką hardkorową rozgrywką, którą sobie cenili gracze, a tym urokiem tych amigowych produkcji z tego okresu który niekoniecznie y, musi przyciągać osoby, które no, są nie wiadomo jak zręczne pod, pod względem rozgrywki, tak. więc to jest taka próba pogodzenia tego i taki fajny, nostalgiczny trip. podoba mi się ta właśnie oprawa gra która tak w bardzo wielu aspektach przypomina produkcję Bitmap Brothers, tak? Trochę tak, bo to ten bardzo podobny styl jest, jeżeli chodzi o wykorzystanie cieniowania i samych obiektów. Natomiast co do no poziomu tak. trudności, to ci powiem, że początek jest trochę trudny, bo mamy ten jeden stateczek, tylko jedną broń praktycznie podstawową, potem możemy zupgrade'ować i w zasadzie od drugiego etapu jak już możemy faktycznie za zdobytą gotówkę, bo tam dostajemy punkty i walutę taką, żeby w sklepie wykorzystać, kupimy sobie stateczek trochę mocniejszy, trochę go zgabarydujemy, żeby miał więcej właśnie broni, to ta gra już nie jest taka trudna, że o mój Boże, jak to jest trudno, wiesz, manewrować i tym podobne, tylko bardziej jest na zasadzie, że to jest, jakby to ująć, nie to, żeby przejść, tylko żeby dobrze przejść czyli jak najwięcej punktów zdobyć, jak najmniej razy zginąć i tak dalej, bardziej pod tym kątem, natomiast typ hardkorowy moim zdaniem jest trochę za trudny, szczególnie właśnie na samym początku, kiedy nie mamy dostępu do żadnych innych giver i to jest trochę trudne, można się napocić. Szczególnie, że te trzy życia to w pewnych momentach faktycznie są problematyczne, ale jak już się skończy grę, to powiedzmy, że można się wyuczyć tego wszystkiego na pamięć i przechodzić, jednak osobiście zostaje przy trybie normalnym. Jedyny minus, jaki mogę mieć, to taki, że część etapów jest tylko na raz, bo tam jest taki moment, że pomiędzy głównym etapem mamy taki etap przejściowy, gdzie lecimy w kosmosie i tam też mamy fajne walki z bossami, na przykład z kosmicznym kartoflem. I ten etap jest niestety <grywanie> grywalny tylko raz, bo jak już odblokujemy tą daną planetę, na której się toczy główny level, to tych etapów pomiędzy planetami niestety nie ma, co uważam trochę za błąd. Są też dwa ukryte etapy z czego jeden to jest taki ballet hell, faktycznie rzecz biorąc. Ale ogólnie gra jest całkiem fajna. Może trochę za droga, biorąc pod uwagę stosunek czasu, jaki trzeba, bo to praktycznie rzecz biorąc za pierwszym razem to w niecałe dwie godziny skończyłem. I to tak naprawdę, bawiąc się, bawiąc się, plus kilkanaście razy ginąć, głównie z tego względu, że po prostu coś swepsułem albo, że, nie wiem, chyba kolizje, że coś momentami trochę dziwnie działają. Ale, ogólnie rzecz biorąc, jak lubicie takie właśnie gry za migi i tak dalej, to ja polecam. Maranelowi też się podobało, więc jak widać, można zadowolić jednego i drugiego typa gracza. Mm -hmm. Taki fajny, bardzo nostalgiczny trip, można powiedzieć. Już nawet nie chodzi o to, czy się tą grę przejdzie, czy się ma możliwości, żeby ją przejść, czy się ma umiejętności, czy się ma taki refleks, żeby ją przejść, ale po prostu na fajnie się sprawdza jako taka rozrywka, wiecie, po, po ciężkim dniu wchodzi się, strzela się troszeczkę, zwłaszcza, że tam w tym normalnym trybie jedyną karą jest praktycznie cofnięcie się do ostatniego checkpointu, tak, więc nie ma tej takiej frustracji wynikającej z tego, że się któryś etap powtarza po kilka razy, czy coś w tym stylu, więc tutaj jest taki dość fajny, dość fajny element tej gry dla osób, które, no, wyrosły już tak jakby z, z tego, żeby poświęcać sobie niewiadome jakiej ilości czasu w masterowaniu tam powiedzmy jednego etapu, czy, czy, czy coś w tym stylu, nie? No dobra, to skoro powroty do staroci mamy już jakby za sobą, to co teraz, coś świeższego, czy coś tak pomiędzy starym a nowym? No to może pomiędzy starym a nowym, wybieram. Jesteś pewien tej decyzji? Biorę. Może telefon do przyjaciela? A nie, sorry, Je masz. No dobra. Graliśmy w Duma, diagnoza wstępna jest w trakcie. Tak. A tak na szybko, to takie wrażenia z gatunku. Tak, nie, nie wiem. Jestem bardzo, bardzo na tak, miło zaskoczony. Byłem kiedy odpaliłem i pograłem, choć bałem się mocno o to w grę, że nie będzie tak dobrze jak rok temu z Wolfensteinem, ale jest super. Muszę przyznać, w singlu jest naprawdę bardzo dobrze. Multiplayer mi się nie podoba, nie podobał mi się w zamkniętej becie jak grałem i może dla mnie w ogóle nie istnieć. No. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jeszcze raz dodam i nawet już nie żałuję tej wydanej kwoty tych 180 zł prawie na to grę, tak więc. Ale dostałeś plakę. No się, że na twoim komputerze nie pójdzie, nie? No bałem się, że nie pójdzie, tak, bo ja teraz celuję cały czas wymiany karty graficznej <laughs> i na mojej 660 leciwej myślałem, że nie zagram. Ale ku mojemu zaskoczeniu, ja włączyłem wszystko na ultra i na max, i na wysokie i ultra i działa zaskakująco. Dobrze, ja mam między, między 40 a 50 klatek na sekundę. Sprawdźmy, mam... jeżeli się mylę, ale to jest ten sam silnik, na którym był Wolfenstein New Order, tak? I Old Blood? nie? Tak? to jest ID666. 666. 666. Wolfenstein był na, był na piątce, tak? Na piątce był. No ale też był dobrze zoptymalizowany, dlatego właśnie pytam, bo myślałem, że może ten sam mhm. silnik jest, dlatego zero zaskoczenia, że dobrze chodzi u Ciebie, nie? Tak, ale gener generalnie jest w ogóle na kartach Nvidia bardzo dobrze chodzi. Jest w ogóle trochę, trochę bulwers w sieci, bo mm, na kartach AMD chodzi bardzo, bardzo niedobrze. Widzę właśnie, mam przed, przed oczami mam testy właśnie na, na jednym z serwisów polskich, no i bardzo źle wypada AMD. Co ciekawe, wersja m, beta Duma chodziła na AMD-kowych kartach bardzo dobrze, więc coś, coś się stało. Ale to była beta. Coś się stało. W każdym razie mnie to nie obchodzi. Mam Nvidia i na Nvidia będę zmieniał. Chodzi bardzo dobrze. no Bez problemu można grać tą Nawet to widać na, 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 na naszym kanale YouTubeowym gdzie dałem yy, yy, gameplay. Chociaż to nie jest zbyt dobry wyróżnik, wy, wy bo tam tylko jest 30 klatek zawsze, prawda? Jak się nagrywa. Czyli grałeś jak na konsoli, a nie czekaj, właśnie to jest wyjątkowe, bo Aha. na konsolach chodzi teoretycznie w 60 klatkach, tam są drobne spadki czasami, ale jest full HD i działa 60 klatek, przynajmniej na Xbox One. No właśnie, więcej no. o tym powiemy w diagnozie, bo ja grałem na PC, ty na Xbox One, więc ograniemy dwie wersje. Tak, ja skończyłem, a ty jeszcze jesteś w lesie. I jeszcze gram, tak. No ja powolutku sobie W Piekle, nie w, piekle. w lesie. Nie, no, Do, a, a. do znaczy, piekła nie, jeszcze nie doszedłem. Jeszcze nie do... dotarłem do piekła. Nie doszedłem, jeszcze nie, nie, do, nie dopłukałem się do no, do piekła. Phrasing. Taki narzędzie. Piekła nie ma, ale diabły też są zajebiste, nie? Bo no. widziałem, że się już no, pojawiły. Demony, demony. Nie, no Diablik był przecież, bo w polskiej wersji był Diablik. No właśnie, polska wersja, też o tym pogadamy, o polskiej wersji. Odsyłamy do diagnozy, która być może już jest, albo dopiero będzie, no ale... Nigdy nie wiadomo, sprawdzajcie, klikajcie. No Zaginamy właśnie. czasoprzestrzeń. Na, 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 na. Przy okazji Duma to jeszcze powiemy, będzie link poniżej, że nagraliśmy o starym Dumie, czyli o pierwszym 1993. nagraliśmy ekshumację. Tak, więc, jeżeli jesteś starym dziadem, kochasz tamte gry, to zapraszamy też do naszych wspominkowych programów, czyli ekshumacji. Całych dwóch. Całych dwóch nie programów. programów. Znaczy, tak. ja być może będzie jeszcze trzeci, ale zobaczymy. To taka proba jeszcze bycia sta starym dziadem, też jeżeli ktoś kocha stare gry. Coś dla fanów Hitmana. Na horyzoncie zamojaczyła mi taka gierka, o której nikt praktycznie nie słyszał. A okazuje się, że jest to gra, już trzecia chyba gra z serii. Która wcześniej otrzymała tytuł Dead to Spice I jest generalnie, krótko mówiąc Klonem Hitmana Tylko, że gorszym klonem, tak? Ja myślałem, że będzie lepszym No niestety okazuje się, że jest klonem gorszym, gorszym. To znaczy, jest kilka takich Pozytywnych rzeczy i kilka negatywnych Przede wszystkim jest to, że mamy ten Cały sztafaż osadzony mniej więcej W przedziale w latach 1943-1963 Czyli mamy tej Troszeczkę zahaczałem w niektórych misjach o drugą wojnę światową Potem trochę jest o, z kryzysu kubańskiego Wiadomo, jest tam też niebagatelną rolę Odgrywa spisek na życie Kennedy'ego, tak? I, i, I trochę mafii jest też takie, takie etapy, w których gdzieś tam y, musimy jakichś mafiozów y, uśpić, tak? Ewentualnie pozbawić y, przytomności. Więc to jest tego typu gra. Jeżeli ktoś wcześniej kiedykolwiek grał w Hitmana, no to ma do czynienia w przypadku Alek Gun z klonem takim przyniesionym praktycznie jeden do jednego, z tym małym zastrzeżeniem, że nie jest to gra tak rozbudowana jak Hitman, co mnie bardzo, bardzo rozczarowało. Bo jeżeli chodzi o etapy, są obszerne, naprawdę duże wielkie etapy, czasami wielopiętrowe, które generalnie jest bardzo dobrze odzorowany detal, tak? Czyli jest, jeżeli jesteśmy na łodzi podwodnej, no to mamy te wszystkie urządzenia, mechanizmy, yy, jakieś tam tłoki, zegary, no miejsca generalnie tak odzorowane, jak, jak to było w rzeczywistości. Czy jakieś tam posiadłość jakiegoś mafioza, obrazy na ścianach, meble, wystrój tego wszystkiego. No jest to po prostu pięknie zrobione. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest gra, która wygląda generalnie jak gdzieś tam z końcówki 2005 roku. Ale mimo wszystko jest to, jest to, jest to ładnie, te, te, te etapy się prezentują ładnie, są duże, obszerne. Problem jest w tym, że na tych etapach nie ma co robić, czyli można sobie połazić, po, pozwiecać, pooglądać, ale nie ma tak fitmenie, że możesz w ten sposób odnaleźć nie wiadomo ile, ile dróg do, 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 do wykonania misji, tak? na każdym etapie jest jeden taki, powiedzmy alternatywny sposób, który można użyć do wykonania misji, czyli można po prostu wejść się, zakraść, wzorem hitmena, się przebierać w różne tam fatałaszki strażników, czy, czy jakieś tam nie wiem, obsługi, kelnerów, kucharzy, w zależności od tego gdzie jesteśmy, takie na, jak, na jakiej planszy, ale problem jest tego typu, że no, nie daje się graczowi zbyt wielu alternatyw. Zazwyczaj jest taka jedna alternatywa, czyli możemy gdzieś tam, załóżmy, jesteśmy w klubie nocnym, gdzie jest jakaś tam mafia się spotyka, tak, możemy podkraść truciznę skądś tam i Dodać do drinka, tak? I to jest wszystko, co możemy na tym etapie alternatywnie zrobić. Ewentualnie po prostu przebrać się i gdzieś tam przyczaić się i, i, i nasz nas, nasz cel, no powiedzmy, udusić garotom, czy, czy postrzelić. To jest to, co mnie naprawdę w tej grze mocno, mocno rozczarowało. Wygląda na to, jakby twórcom tej gry zabrakło czasu na dopracowanie, na, na umieszczenie na tych levelach jakichś tam różnych y, dróg, różnych narzędzi, które by nam pomogły w rozpracowaniu y, tego etapu danego. No i niestety, no rozczarowanie. Nie jest to że, nie jest to konkurencja dla Hitmana. Jest fajny fajny. Klimat właśnie przede wszystkim tych lat, tak, 60-tych, muzyka, wystrój wnętrz, to wszystko jest super, bardzo mi się to podoba. Generalnie, jeżeli ktoś wcześniej grał w takie gry jak Mafia, załóżmy, czy tam, no nie wiem, co jeszcze takiego osadzonego w tych latach. No mało jest gier, gier w, tej, w tej epoce osadzonych, no ale to jest właśnie, właśnie tego typu klimat. No fabuła, powiem wam szczerze, że mimo tego, że wiele, wiele osób ocenia tą fabułę słabo, to mi się podoba, bo jest tam taka jakaś tam powiedzmy alternatywna historia odnośnie tego, kto mógł mieć wpływ na, na zamordowanie tak Kennedy'ego, między innymi jakiś spisek gdzieś tam był w szeregach CIA i tak dalej. No sposób prezentacji tej fabuły to jest coś dość, dość kiepski, przyznam szczerze, bo są takie statyczne obrazki, przerywniki filmowe, lekko, lekko animowane, tak? No i co co najgorsze jest w tej grze, no to niestety voice acting. To jest no, dosłownie masakra. No i jeszcze tam powiedzmy nie, niektórzy wpadają w miarę przyswajalnie, ale głos tego głównego bohatera, Semyona, ale To jest masakra. To jest koleś, który mówi tak sztywno mniej więcej jakbyście słyszeli kwestie czytane przez, nie wiem, Arnolda Schwarzeneggera z rosyjskim akcentem. To jest mniej więcej ten, ten poziom, nie? Więc, więc tutaj jest no spory taki dysonans, jak, jak się te przerwniki filmowe ogląda i się tą fabułę śledzi. Ale poza tym fabuła dla mnie bez zarzutu. To jest taki thriller polityczno-szpiegowski. Nic szczególnie tam wyszukanego, ale, ale trzyma to się w miarę kupy i pasuje do tej rozgrywki. Więc tutaj mamy... No dość fajny pomysł na, na tą fabułę. Nie jest to, nie jest to jakaś tam szczególna konkurencja dla Hitmana, z czego, z co ja, na co ja liczyłem, bo myślałem sobie, że rozczarowanie tym nowym Hitmanem jakoś yy, mi to zrekompensuje, ale Kind Gun, no niestety nie, nie, nie stało się tak, no i przyznaczę, że się na tych ostatnich etapach trochę męczę, bo, bo wszystko się wydaje mniej więcej na to samo kopyto, tak? Przebrać się, poszukać tam celu, ewentualnie tej alternatywnej drogi do celu, która, no trzeba to się trochę pomyszkować po tych wielkich etapach, żeby znaleźć tam alternatyw alternatywny, sposób usunięcia tego celu. No i trochę znudzony już bym, tak powiedzmy, od siódmego etapu już tak troszeczkę przychodziłem, przychodzę to na, na, na takim autopilocie. Jakieś tak specjalnej przyjemności z tego nie czerpie. Chcę to dociągnąć do końca, bo tam, bo fabuła mnie, jak już wspomniałem, wciągnęła w miarę, więc to, no czy polecić? No mogę polecić, jeżeli kiedyś będzie w jakimś tam nie wiem, wyprzedaży w bandlu. I cena taka wyjściowa to, to jest chyba 30 funtów, więc no, za, za tą cenę to jest troszeczkę jednak za dużo za tą grę, zwłaszcza, że, że no zdarzają się też techniczne problemy. Jakieś tam krasze, wyjścia do systemu, i tak dalej, to, to, to akurat jest dość częste. No i rozgrywka, no rozgrywka nie, 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 nie po prostu za tą cenę rozgrywka nie, nie, nie rekompensuje tej, tej kwoty, więc na razie bym się wstrzymał, ale mówię, jest to gra na pewno dla takich zwolenników jakichś tam gier osadzonych mniej więcej właśnie w tym przydziale czasowym. Gracze, którzy lubią Hitmana to raczej będą rozczarowani, tak jak ja byłem. No. Przyznam szczerze, że chyba zacznę bardziej doceniać tą nową część hitmana po tym, co, co zobaczyłem, jeżeli chodzi o, roz, o rozgrywkę walek. Nig nigdy nie lubiłem hitmana w tej serii, w ogóle nig nigdy, nigdy nie znoszę jej. No, ja lubię skradanki ogólnie, więc dla mnie wiesz, no, Hitman, wiem, że dla niektórych to jest taki wzór skradanki, ale, ale ja jestem znowu z tego drugiego obozu, z Cell, więc, więc, no, ale mimo wszystko, nie za dużo taki, tego typu gier wychodzi i, i każdą taką grę przyjmuję z otwartymi ramionami, no, ale w tym przypadku się, no, nieco rozczarowałem. Chyba na coś, co powróciło, że tak powiem, w trochę lekko zmienionej formie, a mianowicie, Ori, and The Blight Forest, Director's Skat, który... Pojawił się na pc wreszcie, znaczy pojawił się wcześniej, ale jakoś tak nie mam ochoty specjalnie powracać do niektórych gier, jednak dostałem promocję jako posiadacz podstawowej wersji, że za drobną opłatą dostanę gratis, w cudzysłowie gratis, tą nową wersję. No i tak pograłem, pograłem, gra się nie zestarzała, w sumie nie miałem specjalnie jakby z tam rok temu była wydana. Dodatki, które tam wrzucili, czyli te dwie nowe lokacje i tam... Powiedzmy, troszkę zmienione drzewko, troszkę zmieniony system momentami, bez trochę więcej checkpointów. Trochę lepsze z momentami niektóre sterowanie, jeżeli chodzi o kolizję i tak dalej, to dalej ta sama gra. Miły dodatek, jest tam cała opcja takich różnych fajnych rzeczy, jak chociażby konceparty, filmiki, coś czego brakowało. Można z save'ami już więcej pomieszać sobie i tak dalej, więc jak ktoś grał w Ori, to pytanie czy powinien jeszcze raz grać właśnie w Director's Cut, ciężko powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy, tak i nie. Gra jest dalej dobra, ale bo no, praktycznie zaliczają tego jeszcze raz, to tak stwierdzą, że w sumie mogą co innego robić. Natomiast jeżeli ktoś nie grał, no to w tym momencie decyzja jest dosyć prosta, czyli grać po prostu. Niezależnie od tego, czy wersję podstawową, czy wersję właśnie tę rozszerzoną. Cały czas jest dobra ta gierka, recenzję macie na gras, więc możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej. I podejrzewam, że Randle miałby trochę mniej problemów, bo, mówię, system checkpointów ułatwia życie w kilku momentach, aż za bardzo, jak dla mnie trochę. Czy jest no. więcej checkpointów na 3 Pamiętasz, jakie ja miałem problemy z przejściem tego? No właśnie o to chodzi, że właśnie tam jest checkpoint, że nie musisz od samego początku zaliczać, tylko tak, powiedzmy, od jednej trzeciej, no, dwóch trzecich też, teoretycznie. O, znerfili grę w takim Więc razie. Miałbyś łatwiej. Trochę tak. A powiedz mi jeszcze, bo słyszałem, że gdzieś tam yy, są jakieś dodatkowe etapy, też dołączone. Czy to jest prawda, czy nie? No tak, są dwie nowe lokacje, przynajmniej dwie Dwie nowe odkryłem. lokacje, a z tego co słyszałem jeszcze też niektórzy mówią, że niektóre z lokacji zostały trochę przemodelowane, że się, że się różnią od tych poprzednich, że to w inny no, sposób się tam. Tak, właśnie o to chodzi, że tam trochę rzeczy zmieniło się. Właśnie drzewko też jest inne, bo pamiętam, że potrójny skok, to ja trochę wcześniej odblokowałem, a tutaj trzeba się trochę bardziej namęczyć, ale z drugiej strony cały ten poziom levelowania jest też ułatwiony, przynajmniej moim zdaniem. I tak, niektóre lokacje są troszkę inne, nie jakoś tak kolosalnie, że o mój Boże i tak dalej, tylko są tak jakby bardziej dopasowane względem takiego, nie wiem, może nie uproszczenia, ale takiego bardziej ułatwienia czytelności. Bo tam w wersji oryginalnej to pamiętam, że jak się tam mapy nie odblokowało całej tych skili i tak dalej, to można było kombinować, że, a, może się uda, może się nie uda, to już tak bardziej jest czytelne, że nie. Bez konkretnej umiejętności raczej tutaj nic nie zdziałasz, więc wróć tu później. No i chyba, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że nie było portali w oryginalnej wersji. Ale mogę się mylić, bo już dawno nie grałem. Więc. Tak, trochę znerwili, trochę uprościli, trochę zmienili, ale to są bardziej takie jakby dodatkowe szlify na zasadzie dodatkowego nie wiem, lukru na cieście niż na zasadzie, że zupełnie inny smak i tak dalej. Czy ta wersja poprzednia, ta podstawowa wersja jest nadal do kupienia, czy to po prostu całkowicie zastąpiło tą wcześniejszą wersję? To jakby ktoś na przykład chciał tego doświadczenia, wiesz, oryginalnej wersji, bo tak jak mówisz, trudniejsza jest ta wersja, nie? Była w każdym razie. W moim przypadku to było tak, że jak kupiło się ten dodatek, to oryginalna wersja zostaje na koncie Steamowym i dyrektorska to osobna, więc wszystkie no tak sejwy i tak dalej. Nie wiem jak jest na konsolach, ale nam, że jest dokładnie nim tak samo. Aha, czyli jest alternatywa. Jeżeli ktoś uważa, że woli tą wersję taką bardziej jakby hardkorową, no to może sobie kupić oryginalną, tak jeszcze nabyć. Czy z tego co się orientuję, to kupując ogólnie Director's Cut dostajemy podstawkę, znaczy podstawkę, pierwotną wersję w pakiecie, bo tam Aha. była informacja, że nie mogę giftu zrobić, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, ale tak by wyglądało. Tak czy siak, z tego co wiem, można też zwykłą wersję sobie kupić. A którą byś polecał jednak mimo wszystko? Ciężko powiedzieć. No z jedynką trochę więcej czasu spędziłem w cudzysłowiu, bo jeszcze nie wiedziałem co gdzie jest. Tutaj to już tak bardziej z automatu się przeleciało i te kilka drobnych zmian to nie były takie duże, że o mój Boże, nie wiem co zrobić i tak dalej. Powiem więcej było nawet dużo łatwiej momentami, bo jakoś tak bardziej płynnie to szło w cudzysłowiu, a szczerze, którą wersję? W zasadzie to bez znaczenia. No chyba ten director's cut będzie trochę lepszy ze względu na dodatkową zawartość, bo tam, mówię, są te komce filmiki można obejrzeć sobie, jak się już je otworzy i tak dalej. Jest kilka takich ciekawostek, jak gra pierwotnie wyglądała, takie making-of w Więc chyba raczej director's cut. Później no, mam ochoty na ulicę. Nie jest gra dla ciebie. Nie, po prostu wiem, że będziesz się denerwował często, gęsto przy tej grze. No to wtedy. Szczególnie jak zapomnisz Używać saveów, a tutaj save'y nie są na zasadzie automatycznych checkpointów, tylko sam sobie decydujesz teoretycznie, w którym momencie chcesz użyć save pointów, więc. Zając ciebie pewnie byś zapomniał i potem byś się irytował, że od początku zaczynasz coś w tym stylu. prostu jest Metroidvania, a ty tego typu gier za bardzo nie lubisz z tego, co się orientuje. No, tak średnio. No, a tak odnośnie Metroidvania, to jeszcze ostatnio odświeżyłem sobie Metroid Other M w wersji cyfrowej na Wii U. I jakby to subtelnie ująć, to jest jedna z tych gier, które strasznie źle zostały przyjęte na początku z bardzo głupich powodów, bo wszyscy się czepiali tego, na że... Na czym to pierwotnie wyszło? Na Wii. Bo teraz na Wii U można w wersji takiej cyfrowej, lub jeżeli masz wersję na dysku, to po prostu sobie odpalić. Wii jeszcze żyje? No, co wiem, co jeszcze tam kona jako tako, ale dysza. Dyszy. Dokładnie. I szczerze tak, nie wiem czemu, ale sądzę, że po prostu strasznie dużo ludzi źle, że tak powiem, zaatakowało tą grę, bo wszyscy się czepiali właśnie tego całego motywu fabularnego, że już nie jest takim badasem, że po prostu zepsuli postać i tak dalej, która w sobie do tej pory nigdy nie miała żadnej fabuły do siebie do kolejnych wielu ludzi nawet nie wiedziało, że praktycznie żywiąc gramy kobietą, bo szczerze powiedziawszy, no nie widać tego w tej zbroi, tak? Chyba, że ktoś skończył pierwszego Metroida albo widział memy, no to wie, że na samym końcu biega w bikini i pokazuje haha, grałeś kobietą cały czas. Tak, jaki to, jaki to był szok, jaki to był szok dla ludzi. Ale sama gra jest całkiem dobra i paradoksalnie gra się w nią tak jak właśnie na NES-ie, bo trzymamy tego willota nieszczęsnego w pozycji pada. Czasami musimy tam spojrzeć w ekran, w sensie nawinąć i tak dalej, żeby jakieś elementy wykryć i tym podobne, ale poza tym jest całkiem fajna, tam kilka jest głupot i tak dalej. Dla mnie największym momentem takiego, że tak powiem, zwątpienia w tą grę to było to, że tam nie ma backtrackingu żadnego takiego jak właśnie w Metroidvania, bo większość rzeczy jest tak po prostu po sznurku i tam można wrócić parę takich sekretów odkryć, ale bardziej jest takie straightforward. Moim zdaniem to jest główna wada tej gry, jednak mimo wszystko trzyma się całkiem dobrze, gra się całkiem fajnie i gdyby tylko był jakiś antyaliasing czy coś takiego dodany w tej emulacji Wii, to byłoby dużo lepiej. A tak, no, w pewnych momentach trochę bolą te takie kwadraciki nieszczęsne. Po prostu ta rozdzielczość na szczególnie tych dużych telewizorach i przy takiej emulacji trochę boli. Ale tak czy siak, to te 7 dych, jak nie macie wersji na pudełku i tak dalej, to można sobie, że tak powiem, zaryzykować i kupić. Nie jest to najlepszy Metroid, ale jest to jeden z takich bardziej nastawionych na akcję Metroid. W sumie tym ninja, więc co się dziwić. A tak a propos Wii U, bo wiem, że ty kupiłeś ten pakiet taki, który niedawno wyszedł na Humble, Humble Bundle. Powiedz mi, czy tam z tego pakietu coś wartego polecenia było? Shanti. No Shanti to już znamy. Szanta, z, z takich mniej znanych pozycji, które tam, powiedzmy, dla ciebie były jakimś tam zaskoczeniem, bo kupiłeś pakiet i wiadomo, że w tym pakiecie jest część gier, które są i dla nich kupujesz taki pakiet, i jest część gier, których po prostu nigdy nie znałeś, nie słyszałeś o nich, a nagle okazuje się, że są zajebistymi grami. Takich właśnie nieznanych gier tam nie było specjalnie dużo, ale z ten no, Citizens of Earth podajesz, że trochę mnie, że tak powiem, zaskoczyło. Bo... Ja mam to na PC, to ci powiem. Tak, a ja właśnie jakoś tą grę pominąłem i tak dalej, a to się okazuje, że to jest taki prawie. Earthbound w cudzysłowie, pod pewnymi względami. Też taka mechanika trochę podobna, takie powiedzmy zachowania. Ciekawostka na swój sposób, nie spodziewałem się, tak? Jak mi się zawsze tak gra kojarzyła że jest czymś zupełnie innym, a tu, proszę. No. Trzeba czasami czytać. Ja to opisy trochę pograłem powiem ci szczerze, że, że nie, nie wciągnęło mi to na, na dłuższą metę. Takie to się wydało troszeczkę, nie wiem, schematyczne te pojedynki i w ogóle. Może później jakoś rozwija trochę skrzydła, ale na samym początku to takim mi wydawało trochę, wiesz, z automatu trochę robiłem te, wiesz, te, te walki i takie, wiesz, no nie zastanawiałem się specjalnie nad, nad wyborem skili no, i tak jak dalej. większość tego typu gierek, tak. Większość praktycznie rzecz z tak zwanych japońskich RPG'ów, to też do pewnego momentu się w kółku kilka to samo, a dopiero potem, jak już dostajemy Skillę i coś tam w fabule się dzieje, to nagle o oh, wow, jakie to fajne i tak dalej. Nie mówię o wszystkich, ale większość. większości Ale generalnie tak bundle dość, dość, dość ciekawy, tak? Mówisz Shanti, co tam jeszcze było takiego interesującego? Ja to kupiłem głównie ze względu na Shanty, Shanti i Side. Shanti, który już przeszedłeś chyba 10 razy na innych platformach. <laughs> na każdej platformie skończyłem. Poza tym Shanti było też na 3DS-a teraz, więc... Mam już Shanti wszędzie. Mogę ją brać ze sobą. Mnie, mnie, trochę rozczarował ten bundle, bo było trochę za mało pozycji na samo Wii U. Tam dużo było, jeżeli ktoś ma wiesz Wii U i 3DS-a, to, no to był idealny, nie? Zestaw. Ale dla no, mnie no tylko, da. dla posiadacza Wii U, no to trochę mało tego było mimo wszystko, zwłaszcza tak jak mówiłem, że, że tego Citizen of Earth już miałem na, na, na komputerze wcześniej. No a teraz możesz jeszcze raz grać na Wii U. W sumie powiem Ci szczerze, że to taka idealna gierka, takie wiesz, krótkie, zwłaszcza jak się gra na ekraniku gdzieś tam na wiesz, tam. Na posiedzeniu, tak? Dłuższym, no to można sobie wziąć i popykać w to, ale generalnie, no mówię, gra nie wciągnęła mnie na dłużej, ale, ale, ale w sumie sympatyczna jest, no ładna uprawa graficzna, humor. Jak ktoś lubi tego typu gry, no to spoko. Kwestia gusto. Czy znaczy, Humble Bundle był całkiem niezły, tylko po to że tak jak mówisz, trochę dziwny podział był, bo niektóre gry były i na Wii U, i na 3DS, a właśnie Citizen trzeba było sobie wybrać, którą wersję chcesz. Tak czy siak, za te. 15 dolców to dostawało się wystarczająco dużo, żeby się nacieszyć, szczególnie jak właśnie ktoś ma i Wii U i 3DS. -a. No tam Retro Rampage City, że jak to się tam zwało, no to już chyba każdy. o to właśnie, to właśnie czasu. żałowałem, że tego nie było na Wii U właśnie, wiesz, bo to by mnie przekonało o zakupie. No niestety. No cóż. Może czas kupić 3DS-a. -y. Nie wiem nie po no, co, ale... Kolejny, kolejny sprzęt, który wzorem Wii U by leżał i się kurzył generalnie, no, więc... Oj tam, oj tam. Ja ostatnio grałem w tego Star Foxa nowego i nie rozumiem, czemu ci wszyscy ludzie tak się rzucają o to sterowanie, bo szczerze powiedziawszy, ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach jest takie podejście, że odpalasz, kończysz i jesteś Bogiem i tak dalej, a tutaj niestety trzeba się poduczyć tego sterowania, przyzwyczaić. No i grafika nie jest jakaś tam specjalnie rewelacyjna, bo... W sumie nie wygląda dużo lepiej niż to, co było na Gamecube parę ładnych lat temu. A to jest nowy Star Fox, czy jakiś remake znowu? Tak, Star Fox Zero, który teoretycznie jest kontynuacją, a w praktyce jest trochę remake'em, trochę sequel'em, bo tak część rzeczy jest jak Star Fox 64, część rzeczy jest ściągniętych z tego niewydanego Star Fox 2, które potem były wykorzystane w Star Fox Command na właśnie 3DS-ie bodajże, albo po prostu DS-ie, już nie pamiętam. I co całkiem fajnie się gra, naprawdę. Nie jest to jakaś wymagająca gra specjalnie, chyba że faktycznie ktoś sobie nie radzi zupełnie ze sterowaniem, to wtedy może być bardzo wymagająca. Ale szczerze powiedziawszy, jakby dali takie normalne, tradycyjne sterowanie czy coś, to ta gra byłaby dużo lepsza pewnie dla większości osób, a że jest to takie sterowanie dziwne, bo gramy na padlecie i na telewizorze, tylko tak, że telewizor pokazuje widok trzeciej perspektywy, natomiast na padlecie mamy widok z kokpitu. i w niektórych sytuacjach jesteśmy zmuszeni takiego Szybkiego patrzenia raz na ekran, raz właśnie na tablet i tak trochę jest dziwnie na swój sposób, ale szczerze powiedziawszy po pierwszych dwóch misjach to ja nie miałem żadnego problemu z tym, żeby faktycznie się przystawić na takiego sterowanie i gra dużo zyskuje, szczerze powiedziawszy. Jest to trochę no... Powiedzmy oryginalne na swój sposób. I można było to lepiej trochę rozwiązać, szczególnie ten cholerny żyroskop, który, ech, po prostu momentami niestety nie jest taki dokładny, jakby się chciało. Ale, gra się fajnie, jest dużo leveli, granie jest długa, co prawda, ale jest cała masa tam rzeczy do podkrywania. Minus jest tego taki, że to, co dostajemy za nasz trud, niestety nie jest specjalną nagrodą, bo tam dodatkowy statek, dodatkowy tam jakiś pseudotryb, powiedzmy. Jeżeli tak to można nazwać, ogólnie rzecz biorąc, więc tak smutne. Na pewno jak ktoś nie ma mi, bo to jest miły dodatek, że ha, nie muszę kupować figurki za 60 zł, żeby odblokować jeden feature, ale fajnie by było, gdyby dodali jakieś, nie wiem, dodatkowe tryby, czy coś takiego, takie wiesz. Rzeczy faktycznie jak za starych dobrych czasów. Jednak, dla mnie jest okej. Okay, ludzie niepotrzebnie na to plują, bo serowanie jest inne itd. Tak na ty karność co? Ja nie grałem na biju w to, więc się nie wypowiem. To powiedz o czymś, w co grałeś. No, co grałem? co Grałem w to, co i ty grałem. Czyli Overwatcha, w Overwatcha, BT. Mhm. Otwartą. Powiedz jak ci się podobało. Wing, wing. Kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, te postaci dostępne. Jest ich cała masa. Różne mają umiejętności i tak dalej. Tylko był taki problem. Kiedy ja odpaliłem tę grę, yy, przez pierwszą godzinę ja byłem zagubiony. Znaczy, szukałem swojej postaci, która by mnie usatysfakcjonowała pod tym względem, takim gameplayowym. A to dobrze, bo już myślałem, że chodziło ci o zyski. O mój Boże. <śmionom> Tego typu satysfakcji Karnaś szuka na innych stronach, nie, nie w grach, o w każdym razie. Chociaż może? No wiesz, to on się chwalił, że przeglądał filmiki na Pornhabie. Zaraz powiemy jeszcze, jaki to jest przemysł wielki. Ale nie, wracając do gry, tak jak mówię, ja przez pierwszą godzinę szukałem postaci, które by mi się dobrze grało I, i mówiąc szczerze, nie do końca znalazłem. I to jest dla, według mnie, mój główny zarzut do tej gry co do pozytywów, wizualnie mi się ta gra nawet podoba, muszę przyznać, taka surowa grafika, kolorowa taka... oszczędna bym powiedział oszczędna, oszczędna, a nie surowa tak. jest całkiem, całkiem okej okay. i jeszcze jedno, bardzo ładnie ta gra chodzi wszystko na maksa włączone, 60 klatek na sekundę nic nie spada, ultra płynnie jest to można założyć na plus ale wiem, że ja tej gry nie kupię no po prostu, to nie jest gra dla mnie nie, nie, nie podoba mi się nie, nie wiem jak, jak ty też grałeś, ale chyba też nie za bardzo ci się podobało. Znaczy, dla mnie to jest tak, że Overwatch jest ciekawym pomysłem, ale forma jest trochę niedopracowana. Nie wiem, czy to była kwestia tej bety i tak dalej, ale tak jak właśnie mówi, że miałeś problem z rzeźnieniem postaci i tak dalej, no to też przyznam się szczerze, że na samym początku to wziąłem tą postać, która fajnie wygląda, tak? I tak zupełnie inaczej się ją grało niż to, co było w tutorialu. No dobra. Mhm. Potem wziąłem inną postać, no to się okazało, że wziąłem postać supportującą, której głównym zadaniem jest chronienie twojej ekipy, czyli leczenie, buffowanie i debuffowanie przeciwników. Więc troszkę się zdziwiłem. Mhm. No i na sam koniec się przykleiłem do tej Tracer, którą tak wszyscy bojkotowali swego czasu, jeżeli chodzi o Social Justice Warriors, że o mój Boże, jakim cudem i tak dalej, jakim prawem. Czyli smug, polską smugę, tak? Tak, tak. No nie no, w każdym razie postać jest zabawna, ma całkiem fajnego tego skilla z tym teleportowaniem po kilku rozgrywkach już wiedziałem więcej o co biega. Ale szczerze, dla mnie to jest tak jakbym grał w jakiś raid w Warcraftcie, gdzie nikt nie wie tak naprawdę do czego służy jego postać. Tak jakby po prostu wszyscy kupili sobie postacie na ebayu czy na allegro z mega levelem i poszli na raid i nikt nie wie o co chodzi po prostu, tylko że nie ma jakieś tam dużej strategii na bossa czy coś, tylko że każdy tam robi po swojemu. Mhm. Więc zakładam, że jak ta gra się już bardziej rozwinie, ludzie zaczną w to grać, no to wiadomo, będą odpowiednie grupy, będą odpowiednie drużyny, szczególnie ze znajomymi, że ktoś tam będzie grał tym, co lubi i tak dalej. Natomiast na chwilę obecną beta mnie tak trochę, nie to, że zachęciła, ale bardziej tak zaciekawiła, bo Kupić to i tak kupię, bo Blizzard, bla, 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 plus będą dodatki do Warcrafta, do Diablo, będą skrzydełka, ha, ha, ha. Boże, jestem idiotą. Ale co tam. <grymne> nie zaprzeczymy. A, a masz, a masz. <grymne> Czekałeś na to tyle lat. <grymne> Czekałem lat, tyle. Tak. Ale to się wytnie, wiesz, o tym Randall wytniesz to. Nie, nie, nie wycinaj, nie wycinaj. To będzie tym, brymne, Ale brymne, mówisz, tak. mówisz, mówisz, że kupisz, tak? No To, to przejdźmy do tego, co boli. Cena, widziałeś na przykład w sklepie TNG ile to kosztuje? E, tak, cena 200, jest właśnie 200, tym, o czym 200. chciałem 200. powiedzieć, że jak dla mnie to ta gra powinna być bardziej takie free to play, coś jak Heroes of the Storm albo ten, boże, jak to się zwało, Hearthstone. No, dokładnie. I to byłby moim zdaniem trochę lepszy model. Ale najwyraźniej już wystarczająco dużo kasy zarobili na tych dwóch tytułach, więc tutaj już dają full Price'a, full grę, która będzie darmowo updateowana, tak jak właśnie Diablo swego czasu do momentu ukazania się dodatku i po dodatku. Mm -hmm. No, jeszcze o dwóch rzeczach powiedzmy. Ty grałeś też w polską wersję językową? Ja nie gram w żadne gry w polskiej wersji języka. <zuchowaj>. Poza Wiedźminem. W każdym razie jest pełen, pełen, pełny dubbing, nawet był w becie, tak, wszystko. Wiedźmina też grałem po angielsku. Zaprzaniec zdrajca. <laughs> Już w tuto tutorialu, jak pojawiła się ta smuga na ekranie czyli Tracer, nie wiem czemu Smuga, no okej. Okay. To jak usłyszałem, hej, jestem Smuga, czy coś w tym stylu, nie pamiętam, to chciałem rzucić myszką w monitor, no. To było pierwsze, pierwsze moje wrażenie z polskiej wersji językowej, czyli język pozytywne. W ogóle nie rozumiem, po co w tej grze jest polska wersja językowa? To jest dla mnie... Na tej samej względne, zasadzie, no. po co jest polska wersja językowa w Diablo? Po co jest polska wersja językowa w Hearthstone? Po co jest polska wersja językowa w Heroes of the Storm? No tak, ale widzisz, ja, ja czarni ja nie, nie wierzę ma polskiej wersji językowej w oparciu. To, że... ja to po prostu nie wierzę, ja to biorę. Dzięki Ci, Panie, za to. <laughs> biorę to zapewnie. Nie, nie, no, jak miałbym śledzić że... Boberka czy coś. Ja mówię, nie wierzę w to, że, że osoby, które notorycznie, nałogowo, profesjonalnie grają w gry sieciowe że przyjmą tą polską wersję językową z otwartymi ramionami. Ja myślę, że po prostu będą, jeśli nie wkurzeni, to na pewno niezadowoleni. Nie Zrobią po prostu tak samo jak nie, ja. Niepotrzebne po prostu. No, to jest zbędne. Czyli zainstalują wersję angielską. No właśnie. Druga rzecz właśnie, już kończąc może o Overwatch powolutku. To, co się dzieje wokół tych postaci z Overwatcha. No, na przykład w serwisie nie bójmy się tego słowa, bo jesteśmy dorośli na Pornhub.com jest masa, masa, masa filmów tych takich... Prezentujących bohaterki. Oczywiście trafiłeś tam przypadkiem, całkiem, tak? Niechcący. Karność zawsze trafia przypadkiem. Przypadkiem, zakładkiem a dodaną też. Słuchaj, nawet. ty mnie, ja się interesuję generalnie bardzo szeroko pojętą popkulturą. Pornografią. No wiesz, on Avengers wygląda na porokawie. To szeroko, szeroko pojętą popkulturą i do na to 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 na tego pe, no. należy. A co do, co do Avengersów, no tak, jest już. Avengersi są ostatnio gwiezdne wojny, też i dużo ich jest. Karnaż łatwiej jest. będzie wymienić, czego no, nie, nie ma. Nie, te rejony zbłądziłeś e. troszeczkę z tym Batmanem, bo... Batman i Robin, tak? Ja w każdym wiem, lateks, skóra, płaszcze, pejcze, gadżety. Były nawet różne, <gadżety> różne newsy, które, które prezentowały. Znaczy to podcast zaprezentował, że, że w czasie trwania bety tej Overwatcha oglądalność tych filmików skoczyła o już nie pamiętam, parę tysięcy procent, osiem tysięcy? Milion orgazmów. Nieważne, Nieważne. w każdym razie, w każdym razie widać, że, że, że gracze fapu... lubią fapować, no. Cóż poradzić, no takie życie. Tak, ja odnośnie właśnie tych polskich wersji językowych, bo niedawno czytałem książkę Christy Golden, nie wiem czy o nim mówiłem wcześniej, czy nie, już nie pamiętam, stary jestem. Zbrodnie wojenne, to jest historia z ze świata Warcrafta, jedna z wielu. Mm -hmm pisarka bardzo fajnie, podobała mi się ta książka, to był taki troszeczkę jakby dramat sądowy w uniwersum Warcraft, jakkolwiek głupio to nie brzmi, ale fajnie to wypadło. I właśnie co mi, co mi przeszkadzało w tej książce, to te wszystkie tłumaczenia tych yy, imion, tak, imion własnych, nazw własnych, tak, to jest coś, coś niesamowitego, tam, krwawe kopyto, tak, czy, czy, czy tego typu akcji, krwawe tak? kopyto. Właśnie to jest, to jest coś, co wypada strasznie głupio, Luki jeżeli chodzi John, jeżeli w ogóle chodzi ogólnie o fantastykę, jeżeli chodzi tłumaczenia nazw własnych, z takiego klasycznego fantazy, coś, co brzmi fajnie w języku angielskim, tak? na język polski to już troszeczkę no kup, to brzmi no krótko mówiąc. No i tak się chciałem właśnie odnieść odnośnie tego tłumaczenia tego, czyli, tego, czyli, tego ze świata no. Warcrafta tych tych terminów, tych nazw własnych, co 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 no mówię, jeżeli, jeszcze jeżeli to jest w grze i jeżeli to jest w języku angielskim, no to brzmi fajnie, tak? Jest jakaś, jakaś moc w tym, nie? Stormhammer, czy tam Blood, coś tam, no wiadomo. Ale przełożenie na język polski, no to trochę głupio wypada mimo wszystko i też się właśnie dziwię, dlaczego takie rzeczy są tu. Oj tam, ja cały czas dobrze wspominam z Diablo 2 jeden tekst, który zawsze będzie mnie bawił, a mianowicie popełniłem błąd i grałem w polską wersję językową i Amazonka miała zawsze bardzo fajny tekst. Czuję się przeciążona, albo jestem przeciążona, Ciążona już dalej nie mogę. W depresji może była. To ja do dziś nie zapomnę Baldur's Gate dwójkę. Wszyscy chwalą polsko wersję językową, a ja nie zapomnę ale to chwalą dlatego, że nie znają. Um, Bo pamiętają i, tylko pierwszy i, tekst i, i nie, nie, nie znają uniwersum Forgotten Realms. nie zapomnę akcji z kapłanką taką, gdzie ona mówi: Królowa, suka, będzie ci wdzięczna, że to w tym stylu. Oczywiście chodziło o królową plaży, czyli Beach Queen, a nie... <głos> plażę, <głos> to, proszę. Tak, ale to taki taki, taki ja drobny, no W lepiej polska taki, wersja taki... wypada. Słuchaj, no sorry, no jeżeli królowa plaża, a królowa ale, tak, suka, nie, no to... Ale wiesz, królowa plaży to dosyć znane bóstwo w, w Forgotten więc a ja wiesz, siedzę przed i myślę, o jaką królową sukę chodzi, do jasnej cholery. Przez pięć minut nie wiedziałem, o co biega. No ale to, wiesz, taka moja mała, mała dygresja. I no ogólnie, no wszystkie nazwy y... własne, jeżeli Chodzi o fantastyki, fantazy, zwłaszcza to, to wypadają, no na język polski głupio, nie? Nawet jeżeli weźmie nawet taką pieśń lodu i ognia, nie? Gdybyś chciał przełożyć wszystkie nazwy własne, czy tam nazwiska, czy imiona y, bohaterów, to trochę by to głupkowato brzmiało już. Janek Śnieg. No właśnie, te wszystkie, wiedział, wszystkie, te, by, wszystkie te wiedział, nazwiska co... bastardów, tak? Śnieg, Piasek i tak dalej. nie, nie wiedział, Janek, co czyta, śnieg, prawda? nic bo nie wiesz. Byłoby tak jak, tak jak czytanie słynnego. Prze... Ty nic nie wiesz, Johnny, Bałwanie. Nie <laughs> Ale to wiesz, to człowiek by... Januszu, 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 człowiek by czytał coś zupełnie jakby nową książkę, bo to byłoby tak jak czytanie słynnej wersji Władcy Pierścieni. Tylko, że tam akurat wiesz, ten Łoziński podszedł kreatywnie trochę do tego, nie? Do przetłumaczenia, przeniesienia tych nazw, Tak nie? kreatywnie, że ja nie wiedziałem o czym czytam, gdzie oni zmierzają, co to jest i jakie Ale to Ale to czytał jako pierwsze tłumaczenie, to nie miałbyś problemu jako takiego, nie? Nie wiem, być może, ale nie, nie czytałem jako pierwszy. Sądzę, dziecko, że no. karne miałby ze wszystkim, prawda? O, 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 o Jasne, jasne. Słaba dłośliwa, moja była lepsza tłośliwostka. W każdym razie. w każdym razie... Ale ja nie musiałem wracając, czekać na, na swoim roku. Do polskiej, do polskiej wersji Overwatcha jest niepotrzebna moim zdaniem. Całkowicie zbędna. No taka jest strategia blizarda, oni od, od. Wiesz, na czym polega strategia strategia Blizzarda? Właśnie Kolonizację. To nie jest takie złe w sumie, bo, bo ludzie wiesz, są ludzie, którzy potrzebują mnie tego, żeby było coś w języku polskim. Tylko, że oni akurat. Znaczy, tam nie mam nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o, 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 o przetłumaczenie tego, bo. no. W wielu wypadkach inaczej się nie da tego zrobić. No nie da się po prostu tego zrobić. No jakbyś jak przetłumaczył tracer inaczej na Polski, twoim zdaniem. Jakbyś jak to jakbyś to zrobił? Z mm. No bo smuga to jest smuga, jeżeli wiesz, wziąć pod uwagę różne inne alternatywy, no to nie nie jest takim złym tłumaczeniem generalnie. No nie, ale wiesz, chodzi mi o to, to że to wiesz. To że, to, że to brzmi głupio, no to wynika z tego, że ono tak się po prostu po angielsku nazywa. No i tak samo jest z większością właśnie nazw własnych, jak już wspomniałem, w Warcrafcie. One same w sobie nie są kupie, nie bo są po polsku, jeżeli są przetłumaczone, tylko dlatego, że mogli, mogli materiał się wyjściowy się nie dawał zbyt dużego pola do popisu, no i tyle. Na przykład kreślarka. No kreślarka, daj. Tak. <grym> Kretka. Nie, ale, ale chodzi mi o to, wiesz, chodzi mi o to, że o rysi. To, wiesz, był, Grafik. był początek. Zaczarowany ołówek. Był początek był początek Też. tutoriala i te pierwsze, pierwsze wrażenie, kiedy ona, wiesz, do ciebie mówi takim głosikiem, wiesz, bardzo bardzo jak, jak z Dobranocki o 19. Nie hej, coś tam, myślałem o cholera jasna. Może to była bójka, bajka i brawurka w jednym. Być może, no właśnie to było w takim, takim, w takim tonie to było. No ale nieważne, ale no, po prostu twierdzę, że w takich grach m, po prostu polski dubbing jest niepotrzebny. Moim zdaniem w zupełności by wystarczyła opcja wyboru na samym początku, a nie to, że jak masz klienta ustawionego, to po prostu mm -hmm. automatycznie ci się odpala w tym języku, w którym tak, masz klienta. Tak, tak, tak. Dlatego tak ci tłumaczyłem już wielokrotnie. Zmień Steam'a na angielski, zmień konto Blizzard'a na angielski i nie będziesz miał tego Ale to problemu. I tak wszystko wymienia z, z dubbingiem, który jest właśnie w tym w tej grze Ale Hines Gun, o której mówiłem. To po prostu... I jest polski dubbing? Nie, nie, polskiego nie ma, że ja to jest angielski, ale to to, co amatorzy robili, no ja już wspomniałem wcześniej, no tam jest, tam jest naprawdę Arnold Schwarzenegger, który gra ruska, no, można powiedzieć, tak, w dużym uproszczeniu. Gosh. Come to the chopper right now. Nie, nie, to, to jeszcze, jeszcze za angielsko brzmiało, jeszcze za angielsko, jeszcze za, za bardzo. No On jeszcze bardziej ruska gra ten i Go w ogóle można nazwać No dobra, ten, nie umiem zabić Schwarzenegger. W ogóle, wiesz, tak jak, tak z jak ten główny akcentem. bohater, bo to jest Rosjanin, to jest agent rosyjski, on gra yy, głosem właśnie takiego typowego, z takim typowym, takim rosyjskim. akcentem no wręcz parodystycznym, można you think powiedzieć. It's in Russia, no to yeah. znowu, angielscy nie? aktorzy to grają wszyscy z takim, nie wiem, akcentem z, głę z głębokiego południa, nie? Wszyscy tacy <grym> i to jest takie, no, no śmieszne to jest, no to troch, trochę mi to psuło z odbiór tej historii. Także nie tylko nasi tam, są tam, słabi, jeżeli chodzi o dubbing, ale to nie wszyscy, nie wszyscy, to trzeba od razu zaznaczyć. Że... No tak, tylko jest taka subtelna różnica pomiędzy tym faktem, tak, że, że tam... To, to jest tam... Bizzata, to jest gra... Dokładnie, to jest tam to gra, była jakaś ekipa taka trochę skromniejsza, jeżeli chodzi o zasoby finansowe. A tutaj mamy Oni bizardę. w ogóle byli skromniejsze o zasoby z tych finansowych, bo dwa razy im chyba padła kampania na Kickstarterze, więc tutaj no, no to też jest... były problemy z wydaniem tej gry. No to nie można porównywać tytułu takiego, który po prostu no. Ledwo, bo ledwo wyszedł no budżetowy, z tego, co mówisz. pod tym względem bardzo budżetowo A z grą zrobioną praktycznie przez studio, które, no jak ma na to nie patrzeć, z pieniędzmi. Jeszcze jedno, jedna jeszcze kwestia odnośnie Overwatcha, ale to już taka bardzo, bardzo ogólna. Ja ostatnio instalowałem tego klienta blizzardowego wtedy, kiedy kupiłem Diablo. Trójeczkę, czyli już mi, minie trochę lat. I teraz, żeby zagrać o to musiałem zainstalować raz jeszcze. I tak się zorientowałem, że już mam tak na Windowsie zainstalowanego klienta Blizzarda, Origina, Origina, Uplaya, klienta Epika, Steama. O czymś jeszcze zapomniałem? Jakie z tego wnioski kardań wyciągasz? Że jest tego za dużo. Kup konsole. Już, już mam serdecznie dosyć tych klientów wszystkich. To wtedy będzie miał jeszcze konto na PlayStation Network. Mam na PlayStation Network konto przecież. I na Xbox live też mam. W każdym razie nie, już jest tego, powiem tak, naprawdę jest tego już za dużo. Każdy chce swoje. I teraz podobnież jeszcze, jeszcze beta będzie robiła swojego klienta. To już naprawdę już ikon na, na, na pulpicie będzie za dużo. Ileż można? No. Bardziej mi irytuje fakt, że na przykład kupujesz grę na Steamie i musisz, kurde, praktycznie rzecz biorąc, zainstalować Uplay'a i grać przez Uplay'a. Mimo, że odpalasz to to grę w Steamie. Tak, 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 tak. To, to prawda. Włączasz Steam, a, nagle się odpala Uplay i jedziemy dopiero. Tak, sama radość. No, z tych klientów to ja tylko, tak naprawdę toleruję Steam, a. reszta mnie bardzo, bardzo irytuje. Szczególnie, szczególnie Origin. No ale nieważne, to jest taka moja dygresja. Ja osobiście wolałbym, żeby było tak, jak dawno, dawno temu, czyli żadnych klientów i tak dalej. Po prostu instalujesz grę i masz koniec tematu. Tak, metu. tylko sekuromy, tego typu sprawy. No teraz mamy za to Dynuwo, jeszcze fajniej. A, nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Podobno. Lub na gorsze. Zawsze może być gorzej, pamiętaj. I tym optymistycznym akcentem... To co, już kończymy? <laughs> tak, już kończymy. <laughs> jak to? się <laughs> jeszcze chciał coś powiedzieć. Nie, już... Pograłem tylko w to i w tego duma, o którym będziemy mówić w diagnozie. Albo już powiedzieliśmy. Albo już powiedzieliśmy, tak. Magia internetu. <laughs> Raczej magia montażu. To był tomograf, odcinek 36. Mieliście wątpliwą przyjemność słuchać Kardasia. Wiem, że mnie kochacie i tak, a jego się nie słuchajcie, to stary dziadek. A, był także z nami Randall. Najstarszy w nas. No, cześć, do usłyszenia wszystkim. A rzekają głównie ja, czyli Konsolite. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.